To był wyjątkowy rok w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, bo w 2022 roku pojawiło się w nim wielu nowych mieszkańców. Do Chorzowa przyjechały m.in. węgorze ogrodowe czy zagrożone wyginięciem antylopy bongogórskie. Miniony rok upłynął też pod znakiem remontów i inwestycji. Zakończyliśmy inwestycję związaną z budynkiem administracyjnym. Ja tu podkreślam, że ogród zoologiczny musi się rozwijać na każdym polu. Mieliśmy również mniejsze inwestycje, remonty, może mniej spektakularne, ale również niezwykle, niezwykle ważne. Mówię tutaj o wymianie ogrodzeń, o dostosowanie wybiegów do już takich trendów XXI wieku. Mamy też nową wolierę dla kuraków leśnych, mówię tu o górcach i cieczewiach. W 2022 roku na świat przyszło łącznie 170 zwierząt reprezentujących 36 gatunków. Najważniejszym przychówkiem były trzy rosomaki tundrowe. Chorin, trotyl i Tander To pierwszy miod tego gatunku, który przyszedł na świat w Polskim Ogrodzie Zoologicznym. Młode, które się urodziły początkiem lutego, dojrzewały pod czujnym okiem mamy. Są już w takim wieku, że w ramach programu hodowlanego, rekomendacją koordynatora gatunku, wyjadą do innych ogrodów zoologicznych. Przyszedł czas, by wyruszyły w świat ze swoimi imionami. W najbliższym czasie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym udostępnione zostaną także nowe inwestycje: ekspozycja ptaków leśnych, pawilon lasu deszczowego Ameryki Południowej oraz woliera dla rysiów i rosomaków.